Witaj w podcastach Grupy Trop. Dzisiaj wraz z Dorotą Szczepan-Jakubowską porozmawiamy o tym, skąd bierze się strach przed zmianą, jak również o 5 sposobach na skuteczne oswojenie go. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym pogadać z Wami o tym, skąd brać odwagę do zmiany. To jest takie pytanie, z którym się spotykam bardzo często w związku z konsultacjami, które prowadzę, w związku z planami życiowymi osób, które przychodzą do nas do szkoły coachów, trenerów na moduł GATE. I myślę, że to jest też pytanie, które towarzyszy wielu osobom po prostu w codziennych sytuacjach, kiedy czują, że jakaś droga już się wyczerpuje i powinni zmienić kierunek. No a właściwie, dlaczego boimy się zmiany? Myślę, że jest kilka powodów i praca nad tą odwagą musi trochę uwzględniać to, dlaczego ta sytuacja jest dla nas zagrażająca. Po pierwsze, boimy się utracić kontrolę poznawczą, czyli wejść w rzeczywistość, której nie rozumiemy. My zwykle nie doceniamy takiego czynnika, jak to, ile ukrytej wiedzy życiowej jest w nas, która pomaga nam poruszać się po tym świecie, w którym w tej chwili żyjemy. Do kogo się odezwać? Z kim załatwić jakąś sprawę? Kto jest miły, kto jest niemiły? I cały nasz świat składa się z kawałków takiej wypracowanej w toku doświadczenia głębokiej wiedzy. Kiedy wchodzimy w nową sytuację, często tego nie mamy. I to działanie, ta obawa nie jest bezzasadna. Chciałabym powiedzieć tak, dla naszego mózgu również nierozumienie sytuacji jest wręcz bolesne. Ale można sobie z tym poradzić i o tym będziemy chcieli rozmawiać w drugiej części naszego spotkania. Po drugie, boimy się zmiany, bo boimy się niepowodzenia. Jeżeli jesteśmy w rzeczywistości, która nie jest do końca satysfakcjonująca, ale również jest nam znana i wiemy, co zrobić, żeby osiągnąć sukces, to wejście w świat, który może okazać się zbyt trudnym wyzwaniem, może być dosyć przytłaczające. Boimy się niepowodzenia dlatego, że możemy stracić w naszych oczach, dlatego że myślimy o sobie w pewien sposób, a jeżeli okaże się, że dokonamy złego wyboru, to ten sposób myślenia będziemy musieli zmienić. Na przykład pomyślę, jestem idiotą, że to zrobiłem. Możemy chcieć siebie deprecjonować. Możemy mieć poczucie winy, że źle wybraliśmy. Ale również może być tak, że poniesiemy realną stratę. Wydaje mi się, że to jest ważne, podejmując decyzję o zmianie, żeby wiedzieć, że to ryzyko również bywa realne. No i jest jeszcze jedna rzecz. Zmiana w naszym życiu pociąga za sobą zmiany w życiu naszego otoczenia i możemy bać się, że nasze otoczenie nie da rady. Na przykład kobieta, która przez dłuższy czas zajmuje się dziećmi, układa swoje życie wokół dbania o dom, wokół dbania o dzieci i nie obarcza męża zbyt wieloma obowiązkami domowymi. I w momencie, kiedy czuje, że już czas, żeby wrócić na rynek pracy, może się po prostu obawiać, że jej relacje małżeńskie się popsują, że nie będzie zadowolona z tego, jak on robi to, co ona robiła do tej pory, albo że on tego po prostu robić nie będzie i że grozi to kryzysem w ich małżeństwie. Jak nad tym wszystkim pracować? Myślę, że słuchacze chcieliby wiedzieć, skoro stoimy wobec takiej przytłaczającej rzeczywistości, to czy jest dla nas nadzieja? Ale myślę, że jest kilka sposobów, być może nie wszystkie naraz, które mogą nas przybliżyć do tego przyjemnego poczucia, że jesteśmy gotowi. Pierwszy sposób to jest przygotowanie się poprzez pracę na mocnych stronach.
Zazwyczaj, szczególnie kiedy jesteśmy napięci, kiedy jest w nas dużo obaw, to mamy zwyczaj się kilować. Automatycznie zaczynamy widzieć zagrożenia, widzieć, czego nie umiemy, przyglądamy się sobie krytyczniej niż do tej pory i tym samym strzelamy sobie w stopę. I my proponujemy, żeby świadomie odwrócić ten nawyk. Czyli kiedy szykujemy się do zmiany, starajmy się koncentrować na swoich mocnych stronach. Zbierajmy feedback odnośnie tego, co ludzie w nas cenią. Pytajmy ich, dlaczego ich zdaniem nam się udało. Po prostu oswajajmy w sobie, w cudzysłowie mówiąc, zwycięzcę. Oswajajmy w sobie osobę, która potrafi poradzić sobie z różnymi trudnościami. Najlepiej jest to oczywiście robić w oparciu o drugą osobę. Najlepiej jest rozmawiać. Proponuję Wam takie małe ćwiczenie. Usiądź i opowiedz swojemu przyjacielowi, co ostatnio Ci się udało, a nie było wcale takie oczywiste, że będzie to sukces. Mówiąc sukces, nie mam na myśli wielkiej rzeczy, tylko coś, co w Twoich oczach jest przekroczeniem jakiejś trudności i przekroczeniem siebie w tej trudności. A potem poproś, żeby powiedział Ci, dzięki jakim Twoim cechom wyszło to, co opowiadasz. Dzięki czemu mogłeś sobie poradzić z przekraczaniem różnych barier. I mam prośbę, dorzuć do listy, którą stworzy Twój przyjaciel, również własne spostrzeżenia. W ten sposób nie tylko zmieniamy swój mindset, nie tylko zmieniamy stan swoich emocji, ale również zaczynamy patrzeć na siebie bardziej prawdziwie. Patrzenie przez pryzmat wad nie jest prawdziwe, bo gdybyś miał same wady, prawdopodobnie nie byłbyś w tym miejscu, w którym w tej chwili w życiu jesteś. Drugi sposób. To jest praca nad poczuciem kontroli i wpływu. W latach 50. niejaki pan Rother sformułował teorię external i internal locus of control, co mówiąc po polsku oznacza wewnętrzny i zewnętrzny poczucie kontroli. Ludzie, którzy mają external locus of control, czyli zewnętrzne poczucie kontroli, przypisują przyczynowość różnych rzeczy, które im się wydarzają, czynnikom zewnętrznym, czyli innym osobom, szczególnie autorytetom, losowi, Bogu. Wiele osób mówi, dzisiaj źle się czuję, bo jest zła pogoda. Natomiast wewnętrzne źródło kontroli oznacza, że większość przyczynowości przypisuje sobie. Rother to wartościował i raczej uważał, że to wewnętrzne źródło kontroli jest lepsze. Ale my uważamy, że lepiej, kiedy ono jest adekwatne. Bo rzeczywiście jest tak, że wiele rzeczy od nas nie zależy i po prostu chodzi o to, żeby to rozróżniać. Ja kiedyś pracowałam z taką osobą, która była sekretarką bardzo autorytarnego szefa. I według mnie w gruncie rzeczy była bardzo sprawcza, ponieważ radzenie sobie z takim szefem wymagało nie lada życiowego sprytu i takiej sprawności komunikacyjnej. Ale ona sama uważała, że podejmowanie jakiejkolwiek inicjatywy jest bez sensu, ponieważ główną jej zaletą będzie reaktywne reagowanie na życzenia szefa, ewentualnie domyślanie się, jakie on ma życzenia, których on jeszcze nie wyraził. I stworzyło się w niej takie poczucie, że właściwie nic od niej nie zależy i nie chodzi tylko o zależność od szefa, ale że generalnie większość rzeczy, które spotyka w pracy, jest zależna od innych ludzi albo od przypadku. I w pewnym momencie poczuła się przytłoczona tą sytuacją i chciała zmienić pracę. Ale żeby zmienić pracę, trzeba podjąć sporo aktywności i mieć poczucie, że ta aktywność ma szansę wydać jakieś pozytywne owoce. A w niej nie było poczucia, że ona
może zrobić coś skutecznie. I na czym polegała nasza praca? Nasza praca polegała na małych krokach. Ustalała sobie takie drobne cele, na przykład umówić się z szefem, że następnego dnia będzie pół godziny później w pracy, bo musi iść z dzieckiem do lekarza, a potem musi iść z dzieckiem na spacer. I chciałaby poprosić go o taką przysługę. I ona to robiła, a potem bardzo dużo ją to kosztowało, a potem zatrzymywaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, jakie uczucia towarzyszyły jej w tych działaniach. I był to oczywiście lęk, ale była to również satysfakcja, wzrastające poczucie mocy. W końcu przyszła do szefa i zapytała, czy w tej firmie jest inne miejsce, mniej asystenckie, a bardziej twórcze. I ten szef był ogromnie zaskoczony, ponieważ absolutnie nie podejrzewał jej o jakieś twórcze skłonności. Powiedział, że w przyszłym roku się zastanowi, ale powiedział to w taki sposób, który no niezbyt ją przekonał, i ona mu to powiedziała. I powiedziała: nie jestem przekonana, czy pan to zrobi. Jak się spotkałyśmy, to była bardzo, bardzo dumna z siebie, ponieważ jej szef po raz pierwszy od wielu lat ich współpracy zareagował inaczej. Spojrzał na nią i powiedział: ja też nie jestem pewien. A więc mimo, że nie uzyskała bezpośredniej satysfakcji, to zmieniła bieg komunikacji między nimi. To ona wpłynęła na to, jak on się do niej odnosi. I to był impuls, który spowodował, że zaczęła mieć przekonanie, że jest w stanie sterować swoim życiem zawodowym. Trzecim sposobem pracy nad lękiem, nad obawami związanymi ze zmianą jest budowanie poczucia siły w oparciu o bycie w zdrowym, wzmacniającym środowisku. Bardzo często właśnie dlatego chcemy zmienić środowisko, w którym jesteśmy, że ono nie daje nam oparcia. Powinniśmy szukać jakiegoś świata, w którym ludzie są otwarci na nasze eksperymenty, być może nie znają nas tak dobrze i po prostu nie mają od nas tylu oczekiwań, nie mają tylu przyzwyczajeń związanych z nami, ale jednocześnie są tak po ludzku otwarci, szczerzy, dadzą nam feedback, a przede wszystkim są chętni, żeby bez skłonności do nadmiernego radzenia posłuchać, co my myślimy, co my czy czujemy w związku ze swoją sytuacją i czego potrzebujemy. To jest bardzo ważne. Kiedy czujemy się wysłuchani, to wiele osób mówi, czuję się ważniejszy w swoich własnych oczach. I my w grupie TROP, w modułach GATE i na treningach interpersonalnych staramy się tworzyć takie światy, gdzie ludzie czują się bardzo bezpiecznie w związku z tym, że mogą rozmawiać zarówno o swoich nadziejach, jak i o swoich obawach. Czwarta rzecz, na której możemy się skoncentrować, to jest kontrola poznawcza. To jest bardzo przykre dla mózgu, kiedy myślimy o tym, że mamy zmienić swoją rzeczywistość, ale w gruncie rzeczy nie wiemy, w co się pakujemy. I wtedy nasz mózg wysyła sygnał: bój się, a my się boimy. I można na ten sygnał odpowiedzieć bardzo wprost, czyli postarać się dowiedzieć jak najwięcej o rzeczywistości, w której wylądujemy. Porozmawiać z ludźmi, którzy ją znają. Zrobić jakiś research. Porównać to do innych tego typu doświadczeń. I mam takie doświadczenie, że jeżeli ludzie zaczynają to robić, to z czasem tak bardzo oswajają tą niepewność, że myślą: tyle już wiem, że czegoś jednak mogę nie wiedzieć. To nie ma już takiego wielkiego znaczenia. Ale myślę również, że są dumni, że potrafili się tyle dowiedzieć. I piąta rzecz, którą możemy zrobić dla siebie w sytuacji przygotowywania się do zmiany.
To jest praca nad nazywaniem swoich potrzeb i emocji na każdym etapie pracy nad zmianą. Jeżeli robię sobie taką swoistą stopklatkę, zatrzymuję się i myślę, co ja teraz potrzebuję? A, potrzebuję wiedzieć, co myśli osoba, która właśnie ze mną rozmawia. I co ja w związku z tym czuję? A, czuję obawę i czuję nadzieję. To przez sam fakt, że robię tą stopklatkę, zaczynam odbierać siebie jako kogoś, kto świadomie o siebie dba, kto rozumie siebie w tej sytuacji, no można powiedzieć, ogarnia siebie w tej sytuacji, a więc jest zdolny do tego, żeby adekwatnie zareagować. A kiedy obserwujemy, jak emocje się zmieniają, to zaczynamy widzieć, że poza tym strachem jest ich jeszcze bardzo dużo. Że mamy w sobie złość, że mamy w sobie nadzieję, że mamy w sobie jakiś rodzaj rozbawienia, że mamy w sobie zaciekawienie. I w tym momencie złość staje się, obawa staje się po prostu jednym z uczuć, które jesteśmy w stanie zaakceptować. Myślę, że wystarczy na dzisiaj. Powiedziałam Wam o 5 drogach, może je przypomnę. Przygotowanie poprzez pracę na mocnych stronach. Praca nad poczuciem kontroli i wpływu poprzez małe kroki, małe sukcesy. Budowanie poczucia siły w oparciu o byciu w zdrowym, wzmacniającym środowisku. Kontrola poznawcza poprzez poznanie realiów środowiska, świata, działań, które zamierzamy podjąć i nazywanie swoich potrzeb oraz związanych z nim emocji. Życzę Wam serdecznie powodzenia na tej drodze. Jeśli podobał Ci się ten podcast, wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.